Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Pericallis hybrida. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Pericallis hybrida, nieznanego pochodzenia mieszaniec roślin z rodziny astrowatych z rodzaju Pericallis. Wśród ogrodników, a nawet w opracowaniach naukowych znany jest pod błędną nazwą polską jako starzec purpurowy, starzec cyneraria, popielnik. Roślina pochodzi z Wysp Kanaryjskich. Przy odpowiednim zapewnieniu jej optymalnych warunków, obficie kwitnie. W Polsce traktowana jest jako roślina pokojowa, ale można ją sadzić w maju w donice na tarasy i balkony. Optymalną glebą dla cynerarii byłaby gleba piaszczysta, dobrze przepuszczalna i bogata w składniki odżywcze, lubi mieszane nasłonecznienie. Gleba powinna być stale wilgotna. Nie należy przelewać, ani doprowadzać do wysuszenia ziemi. W uprawie roślina jest znana o kolorze kwiatów białych, fioletowych, niebieskich, różowych i żółtych. Dorasta do 50 cm wysokości. Niestety w naszych warunkach kwitnie tylko raz. Mimo wszystko warto zainteresować się tą rośliną, ze względu na kolorystykę kwiatów i obfite kwitnienie.